Wśród dzisiejszych promocji na telewizory będzie mowa nie tylko o tych gigantycznych, dużych i drogich modelach, ale również o mniejszych. Wybrałem aż 7 propozycji z RTV Euro AGD, ale w filmie poznasz 3. Co z pozostałą czwórką, pewnie zapytasz? No cóż, wszystkiego dowiesz się na końcu filmu, także zachęcam do oglądania. No to na początek może telewizor największy, tak przekornie. To jest zwykły LED o częstotliwości odświeżania 60 Hz, ale za to 65-calowy. Po przecenie kosztuje 3690 zł. I co on w ogóle oferuje? No oferuje na przykład Dolby Vision, czyli ten niby lepszy standard HDR-u, który wykorzystuje metadane po to, aby tak poprawić ten zakres dynamiki obrazu, żeby wszystko wyglądało tak, jak sobie to wyobraził może nie tyle reżyser, ale osoba, która odpowiadała za obróbkę tego materiału. Jest również Dolby Atmos, uprzestrzeniający dźwięk, chociaż jak to z tym dźwiękiem akurat w telewizorach bywa, no to sami wiecie, lepiej jest kupić kino domowe. Mamy tutaj system Android, mamy HDMI 2.1, no nie wykorzysta z tych 120 fpsów, które może zapewnić HDMI 2.1 4K, ale za to wykorzysta na przykład automatyczny tryb niskich opóźnień, więc to jest zawsze jakaś fajna opcja dla graczy. Jest tutaj też Ambilight, no i wiadomo jak to z tym Ambilightem jest, po to zazwyczaj kupujemy telewizory Philipsa, nie? To jest podświetlenie tylne, które odpowiada temu, co dzieje się na ekranie. W tym przypadku jest trójstronne, ale są też wersje czterostronne, do czego zaraz w ogóle przejdziemy. I takiego Ambilighta można sprząc na przykład z Philips Hue, czyli całym systemem inteligentnego oświetlenia tego samego producenta, po to, żeby cały pokój rozświetlał się ferią barw podczas oglądania jakiegoś filmu. Kolejna propozycja to Xiaomi P1 w wersji 32-calowej. Na stronie jest dostępna również większa wersja. No i ogólnie to nie jest duża promocja, bo Xiaomi P1 non-stop spada w cenie, ale teraz z okazji Black Friday Xiaomi Store zrobiło przecenę 899 zł i wszystkie współpracujące sklepy też obniżyły cenę. Za niecałe 900 zł można kupić telewizor, który ma 32 cale, który da się powiesić na ścianie, który ma pilota z Bluetooth, dzięki czemu można z niego korzystać tak naprawdę wszędzie w odpowiedniej odległości. Oczywiście nie jest się ograniczonym przez różne blokady. Jak siostra, brat czy matka będzie ci przechodzić przed telewizorem, to i tak będziesz w stanie przełączać kanały. Właśnie, z tego co słyszałem, też jest to dosyć responsywny telewizor, nie ma jakichś szczególnych problemów z opóźnieniami podczas przełączania kanałów, czy korzystania z funkcji smart. Tak, bo tutaj są funkcje smart, dlatego że to jest telewizor działający na Androidzie. Można więc korzystać z Chromecasta, można więc różne aplikacje otwierać. Jest jeden mankament tego telewizora, o którym trzeba od razu też powiedzieć. Niska rozdzielczość. Producent sobie trochę z ludzi zażartował tą rozdzielczością, bo jest 1366x768 pikseli, co w praktyce daje po prostu, no, rozmiar HD. To jest niewiele w dzisiejszych czasach i myślę, że lepiej jest jednak postawić na nieco większy telewizor, który już ma przynajmniej Full HD. Ale jeżeli szukać jakiegoś taniego sprzętu na działkę, który będzie się szybko przełączał, nie będzie zżerał bardzo dużo transferu, no bo wiadomo jak to z internetem na działce jest, no to myślę, że to może być dobra opcja dla Was. Na zakończenie coś większego, bo 55-calowego i znacznie droższego, bo kosztującego, w promocji 7999 zł. Ale tak musi być, no bo to jest produkt premium. To jest Philips 935, w zasadzie zeszłoroczna seria, bo wydana bodajże w grudniu 2020, tak mi się wydaje, że pokazywali to w 2020 na IFA, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że to jest model przede wszystkim OLED, co oznacza, że można wygaszać praktycznie każdy piksel, co przekłada się na prawdziwe czernie i tutaj kontrasty będą znacznie lepsze od tego, co możecie zobaczyć na jakimkolwiek LEDzie. Warto podkreślić, że w ogóle recenzenci strasznie zachwalali jakość obrazu w tym telewizorze. Ja się nie dziwię, bo w takiej cenie faktycznie inżynierowie Philipsa musieli stanąć na uszach, żeby usprawiedliwić kwotę. Chociaż mogli trochę przyoszczędzić na ekranie, no bo wszakże to jest telewizor z wbudowanym soundbarem. Tak, to jest owoc współpracy Philipsa z Bowers & Wilkins, takiej po prostu firmie zajmującej się produkcją wysokiej klasy sprzętu audio i ma soundbar na spodzie w kanałach 3, 1, 2. Oczywiście jakość dźwięku będzie wyższa w porównaniu do porównywalnych modeli z tej samej półki, które nie korzystają z dodatkowego soundbara, ale nadal myślę, że fajniej by było, gdyby tego soundbara nie było i zamiast tego użytkownik mógłby sam zdecydować, jakiego soundbara chce, albo czy chce sobie na przykład dokupić kino domowe. Niemniej soundbar jest, korzysta z Dolby Atmos, żeby uprzestrzenić dźwięk i na pewno będzie brzmieć nieźle. Warto podkreślić, skoro już mówimy o Dolby, że jest tutaj Dolby oczywiście Vision, czyli jak wspominałem, zwiększa zakres dynamiczny poprzez wykorzystanie metadanych dołączonych do filmu. I OLEDy zazwyczaj mają niższą jasność w stosunku
stosunku do LED-ów, przez co aż tak nie będzie odczuwalna poprawa HDR-u, ale nadal fajnie, że tutaj zastosowano Dolby Vision. Fajnie też, że jest częstotliwość na poziomie 120 Hz, co oznacza, że da się faktycznie wyświetlić 120 klatek na sekundę. Mniej fajnie, że nie ma HDMI 2.1, więc gracze raczej z tego nie skorzystają, ale i tak to jest niezły sprzęt zarówno dla graczy, jak i dla miłośników filmu, bo powiedzmy sobie szczerze, ile osób gra w 4K 120 fps? No, niewiele. Całość siedzi oczywiście na systemie Androida i ma Ambilight. To jest Ambilight czterostronny, więc jak powiesicie go na ścianie, to będzie wyglądać dużo lepiej niż wersja trójstronna. No i co? I w zasadzie nie ma sensu mówić więcej o takim sprzęcie, no bo powiedzmy sobie szczerze, osoby, które mają taką kasę na telewizor, już pewnie się zastanawiały od dłuższego czasu nad tym, jaki telewizor kupić. Jeżeli polowały na 935, to teraz jest taniej. Cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało Wam się coś wybrać z prezentowanych modeli. A, no tak. Przecież nie opowiedziałem o wszystkich. Otóż są jeszcze 4 propozycje, a żeby je poznać, trzeba zjechać poniżej do opisu. Tam znajduje się link do strony wideotesty.pl i w artykule zawarłem wszystkie promocje. Pewnie jedna już się przedawni, no ale cóż, to trochę wasza wina. Wcześniej wrzucałem ten artykuł na nasz fanpage. Skoro o tym mowa, to zachęcam do śledzenia nas na naszych socialach, to znaczy na fanpage'u właśnie wideotesty, na grupie testerzy wideotestów oraz na Instagramie. Zapraszam również do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i cześć! Thank you.